odtworzę trasę. Ciemny Derwicz. Tarleton chce nas pozabijać. Musimy coś zrobić. Nie może uleczyć Inhumans, więc chce ich zlikwidować. A to dopiero początek. Sir? Masz coś? Trasa lotu sugeruje, że maszyna wystartowała z Zatoki San Francisco. Nie. Nie, to niemożliwe. Po dniu A wiele razy tamtędy przelatywałam. To może być jakiś podstęp. Być może chcą nas zbić z tropu. Nie sądzę. Szczątkowe promieniowanie oraz minerały na braku potwierdzają, że statek przebywał w okolicach Zatoki. To czemu go nie widziano? Ataku statków też nie widziano. Nie widać ich. Kwarantanna. Żadnych samolotów, żadnych statków. Ukrywali się na widoku. Dokładnie. Sir, właśnie przechwyciłem sygnał. Są tutaj. Mnóstwo jednostek startuje z San Francisco. Nie! Zabiją tysiące ludzi, jeśli ich nie powstrzymamy. Dlatego musimy tam wrócić. I je wyłączyć. Jarvis, wyznacz kurs na San Francisco. Oczywiście. No dobra. Cóż, skoro ruszamy do walki z fortecą wielkogłowego siomka, armią robotów i flotyllą statków wojennych, to możemy przynajmniej dobrze wyglądać, nie? No. O, nowe stroje. No i elegancko. Czekaj, to nie powiesz tego? Czego? Mówisz, Avengersi razem. W sumie to tak nie mówimy. Po prostu wyluzuj. Jasne. No, czyli ostatni odcinek będzie trochę dłuższy. Znalazłeś fortecę? Mapuję sygnatury promieniowania. Są w centrum sygnatury cieplnej. To musi być źródło Teligenu AIM. No to lądujemy. Razem z Kamalą zniszczymy główną wieżę kontrolną. Thor, Tony, załatwcie jak najwięcej generatorów. No dobra, ale przed nami tak jeszcze dwie części. Więc jeszcze trochę będzie odcineczków. Bam! Ejm ma o jeden hangar mniej. Albo trzy. O kurde. Hej, niektórzy nie mają przed sobą tysiące lat rozwalania różnych rzeczy, Roszpurko. O, brakowało nam ciebie, Torze. Jesteśmy razem i walczymy, jakby to było wczoraj. A ty ciągle podrzucasz tatuśkowe żarty, kapitanie. Dobra, gdzie my mamy w ogóle się udać? A, tutaj. A co mam tu zrobić? To jest tu, czy to jest pod tym? Okej, okay, chyba pierw musimy tego rozwalić. Kolejne generatory padły. Nie ma śladu innych Inhumans. Nie trać wiary, oni muszą gdzieś tu być. Zastanawiałem się, kiedy moi starzy znajomi wreszcie się pojawią. Aż łezka w oku się kręci, gdy widzę, jak znów wspólnie walczycie. Ale ułatwiacie mi pracę. Idziecie jak barany na rzecz. Co to jest do diabła? Niech zgadnę. Roboty w fioletowej poświacie? Arthur? Tak, on zdalnie kieruje jednostkami. Załatwcie najpierw te. Hmm.
Okej. Czyli teraz możemy przeskoczyć tam. Założę się, że chcieliby mieć potwora Gamma w swojej. Mają. Abomination? Nie jest oswojony. Okej. Rozwalmy tę wieżę sygnalizacyjną i jego gębę. Jestem za. Ja także. W Windzecie nie dostaniemy się do ostatniego nadajnika. Za duży ogień osłonowy. Damy radę. Przed nami drzwi prowadzące do bazy nadajnika. Pójdę za Halką i postaram się nie spać. Rozsądny plan. Dajcie mi chwilę. Wchodzę do systemu. Aha. No i właśnie spadliśmy. W Windzecie nie dostaniemy się do ostatniego nadajnika. Za duży ogień osłonowy. Damy radę. Przed nami drzwi prowadzące do bazy nadajnika. Pójdę za Halką i postaram się nie spać. Rozsądny plan. Dajcie mi chwilę. Wchodzę do systemu. Uważaj na generatory pola siłowego. Gdy pulsują na żółto, załatwię. Zabić kapitana Rogersa. Bez niego się załatwię. Hej, chyba to zrozumiałam. Ej, Hulk! Na tym kanale jest nastolatka. Uważaj, co mówisz. Co jest? Prowadzisz swoich ludzi na śmierć, tak jak oni kiedyś poprowadzili ciebie. I po co? Żaden z waszych panów nie będzie wiedział, że zginęliście tak. No ładnie. Po mistrzowsku opanował monologi złoczyńców, nie? 5 lat ćwiczeń. Stark, ona zaczyna brzmieć jak ty. Popracuję. No. Dawaj. Pojawią się przy drzwiach, jeśli dasz mi minutkę. Po 5-letniej drzemce gość jest niecierpliwy. Kapitan ma wobec nas wysokie oczekiwania, a i tak je przebijemy. Proszę, ktoś z odpowiednim nastawieniem. No, dawaj. Okej. Okay. Szybko jakieś HP. Otworzyłam generatory pola siłowego, kapitanie. Rozwal te tarcze. Dzięki nam. Jakie tarcze? Aha.
tutaj, dobra. Ciężko hakować i walczyć jednocześnie, a co? Kiepsko się bawicie? Wy widzicie to, co ja? Adaptoidy! Mają moce Inhumans! Widzę ich. My mamy swoją robotę, dzieciaku. Niech kapitan zajmie się swoją. No tak. Teraz naszą przyszłością musi kierować rozsądek. Czas bohaterów. Ten łeb na sprężynie ciągle gada? Serio? O kurde. Dobo, widziałaś to? No pewnie. Prawdziwe pan, już po tobie koleś. Kamalo. Wiem, skupić się. Hej, ja to widziałem. Byłaś niesamowita. Dzięki. Tak, byłaś dosyć niesamowita. Dobra, jeden pokonany. O kurde, ale to... Młyn się dzieje. Okej. Musimy upadać, żeby nie paść znowu. Fabio, potrzebuję pomocy! Dla ciebie książę, Fabio. Ruszam! Co się dzieje? O Jezu! Sugerujesz, że trochę przytyłem? Nie, o to mi chodziło. Hej, nie każdy jest super żołnierzem, kolego. Stawiam 10 dolców, że to nie jest na diecie sokowej. Przyjmuję. Odmawiam składania zeznań. Dobra, weźmy sobie troszkę HP. Dawać. Aha. No i dobra. Ten pokonany jeszcze tamtego robocika. No i kolejny pokonany. Elegancko. Jeszcze tam jeden został. Firma Moniki? Kapitanie, on przejmuje kontrolę nad bramą. Wszedłem. Alp zajmie się nimi. Jestem w jakiejś sali przepływu energii. O kurde. Ostatni nadajnik. Wszystko jest pod napięciem. Szukaj bezpieczników. Aim musi mieć jakiś sposób na wyłączenie tego. Choćby do konserwacji. Myśl, jak zabezpieczone było to więzienie.
AIM nie odda ich tak łatwo. Ale nie uwolnimy ich. Ojcze. Uwolnimy, że AIM nie zakazuje ich na śmierć. To nie. Może troszkę tak. Racja. Przepraszam. Come on. Nie, masz rację. Musimy przerwać ten sygnał. Gdzieś tutaj coś... O, właśnie tam jest. Kapitanie, nie było cię tam. Nie słyszałeś zeznań. Bólu. To nigdy nie powinno się wydarzyć. Przynajmniej co do tego się zgadzamy. To, że wiem, co się dzieje, kiedy ludzie u władzy decydują, kto ma prawo żyć. Nie pozwolę, żeby historia się powtórzyła. W takim razie nie każ nam przeżywać kolejnego. A jeszcze tutaj jest. My chyba go nie przeżyliśmy. To jest część problemu. Dobra, i co teraz? Tutaj. Wieże odbieram dziwne odczyty elektromagnetyczne. Nie mogło być takie łatwe. Co to jest? Ześlij na nich piechu, kapitanie. Ja dołączę do ciebie, gdy tylko tutaj skończę. Raczej nie pociągną dość długo, żebym mógł zgotować im prawdziwe piechu. Trzeba najpierw zgłosić, żeby się pojawili, by w ogóle ich trafić. A co tam u was? Ja pomagam czarnej dowie kopać tyłki. Skup się na tych tyłkach, dzieciaku. A, no tak. No, co jest? Ojcze. Chwila, miałem się tam dostać, tak? Dobra, jest tam gościu. Jedno, drugie. I lecimy. Źródło zasilania nadajnika jest gdzieś tuż nad sobą. Aha. Dobra, co teraz? A, tutaj mam skrzynię. Dobra, tutaj nic nie możemy... Okej, tu mamy.
nadajnik jest chyba zasilany trzema rdzeniami. Załatw tych gości, a ja doprowadzę cię do terminala i otworzysz osłonę rdzeni. Robi się. No co jest? Ilu ich tu jest? Działamy w słusznej sprawie. Liczba nie jest ważna. Zabawne. Wydaje się, że jednak jest. Jak ci tam idzie, kapitanie? No co jest? Przecież blokuje. Terminal gotowy. Otwórz rdzenie i zniszcz je, a sygnał powinien zaniknąć. Tak ocalimy Inhuman. Okej, gdzie jest ten terminal? Tutaj. Damy radę z tego wyjść i zachować człowieczeństwo, kapitanie. Pon nie wie, że Inhumans też są ludźmi? Żeby nastolatka musiała to tłumaczyć jajogłowem. Okej. To już ostatni rdzeń. Transmisja powinna się skończyć. Nie, wciąż odbieram sygnał. Ma źródło w wykopaliskach. To sygnatura cieplna z dnia A. Przyczyna trzęsienia ziemi. Cokolwiek jest za tymi drzwiami. Moto tu nie chce, żebyśmy tam dotarli. Masz większe problemy. Cholera. Właśnie przeklął? Ale jestem teraz trochę zajęty. Okej, no to ucieka. Co? Co jest? Przecież doskoczyłem. John właśnie przeklął? W porządku, potrzebujesz pomocy? Tak, rozwal te działka. Robi się. Też działa. Dobrze, w takim razie spotkajmy się na przedzie. Ginie będziesz. No, lecimy, lecimy. To jak rozdeptać mrówkę. Pozwoli spłonąć nas ze mną. Szybko, szybko, szybko. Dobra, jesteśmy. O czym myślisz? Prowadzicie bezsensowną walkę z niepowstrzymaną falą postępu, Avengers. No i zrobiło się jeszcze dziwniej. Co się stało z jego twarzą? Może cię nie spowolnić, ale mam tyle mgły, że mogę nią pokryć cały świat! Avengers, żadne statki nie opuszczą strefy kwarantanny. Załatw te silniki. Jasne, żaden problem. Daj spokój, George, zabijasz niewinnych ludzi. Starka, to nie w twoim stylu. Może uda mi się załatwić jego silniki. No, fajnie by było.
Możemy tak z bliska podlecieć. Kurde no. Okej, jeden już padł. Dobra, jeszcze dwa. Kurde. Czemu nie możemy podlecieć i tak? Dobra, już prawie. No, dawaj. Dobra, ostatni silnik. Dobra. Energii emanuje z tego czegoś na jego plecach. Robi się. Okej. Okay. Może załatwi jego główny silnik. Dobry pomysł. To może dać mi szansę. No, dawaj. Leszek, załatw to źródło energii. Szybko, szybko. Okej, jeszcze raz. No, dawaj, wstawaj. Okej, no to chwila, co mamy zrobić? Mamy wejść tutaj do środka, tak? Aha, pod... Aha, nie mamy trój... Aha, no fajnie. Okej, Bifrost gotowy.
Okej. Kapitanie, ten klejnot na jego czole nie jest tylko na boga. Chyba mamy większe problemy. Tak, ogarnę. Czyli co teraz z Kamalą będziemy, czy Hulkiem? Okej, czyli teraz Hulkiem. Dobra, Hulkiem to można grać. Łatwiutko idzie. Okej. Dobra. W sumie mógł rzucić tego strażnika Kree. Okej, my mamy ich pokonać, czy coś tu zrobić? Nie no, raczej pokonać to. Nic innego nie widzę. Dobra, elegancko. Okej, ile ich tu jeszcze ma być? Ej. Dobra, szybko. Aha. Kamala? A może byś tak się ruszyła tu? Halo? Aha. Widzę, że sobie stoi w miejscu. Aha. Nie, no fajnie, ekstra. Fajnie. Nie ma co. Widzę, że fajnie się tam stoi. I czemu ona nawet się nie ruszyła?
Zniszczyłem, wyłonił się chyba z więzi. No właśnie, musimy ich pokonać wszystkich. Kurde. Okej, okej. Noż ja pierdzielę, się ruszyć nawet nie można. Aha, no świetnie. No tak. Oczywiście. Noż ja okej, ten już też padł. Okej. Mamy to. Chwila. Aha. Chwila, tu są te działka. Chwila, ale co jest? Ja nic nie odbieram tym działkom. Szybko, 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 szybko. Kurde, mógłby on w miejscu stać. No dawaj, dawaj, dawaj. Ajajaj, dobra. Ale już powoli. No, już połowę HP. Zbiliśmy jeszcze drugie pół i... Pano.
No, już prawie. No, czekaj, co mieliśmy pod jedynką? Aha, u mnie Witkę. Dobra, mamy to. O kurde. No dobra. Teraz nasza kolej. Musimy uratować Hulka. Gdzie my mamy iść? Co jest? Aha. O, aha, dobra, dało się jakoś. Dobra, myślę, że ich możemy olać. Okej. Ja jestem tym dobrym Kamalo! Otworami! Niech pan zrodzą się niszczycielscy! Agresywny! Dobra, to co robisz? Ja! Nie! No i dobra. Nie znowu to samo. Bo ukończyliśmy główną fabułę. Pierwszą część. Dobrze. Doskonale ci poszło.
twoim mentorem. Poddałem się. Nieważne, chodzi o to, że... Dziękuję. Mogę o coś prosić? Wiesz, że masz szlaban do 30. Wiem. Dobrze. Od teraz liczy się tylko szkoła? I te specjalne wycieczki. Naprawdę? O, Abu! Jestem z ciebie taki dumny. Ale... Nie mówmy nic Amie, okej? Okej. Chodź. Mamy coś do jedzenia? Pewnie. Głodna jestem. No i dobra, tak oto ukończyliśmy część pierwszą, ponowne zgromadzenie, ale przed nami jeszcze co najmniej trzy części, więc to nie jest jeszcze koniec z Avengersami. Możemy to pominąć? Możemy. Jako nowo wybrana Scientist Supreme postaram się wyplenić słabe elementy od wewnątrz. Dosyć niespodzianek. Będziemy dążyć do naszych celów poprzez starannie dopracowane innowacje. Nie dajcie się zwieść. AIM to nasza przyszłość. Od klonowania po podróże w czasie. Możliwości są nieograniczone. Więc zaczynajmy. No i dobra, czyli to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, jeszcze dosyć długi, z półtora godziny będzie trwał, więc jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. No i my się słyszymy już w kolejnej części drugiej. No i trzymajcie się i cześć.